Dzień dobry, czas na zagraniczną przygodę w 2024 roku. Zapraszam na najnowszy odcinek mojego vloga. Dzisiaj widzimy się w Katowicach na lotnisku. Gdzie się udamy? Oglądajcie, a się dowiecie, ale pewnie klikając ten odcinek już wiecie, gdzie lecimy, więc zapraszam, miłego oglądania. No i wylądowaliśmy w Antalii, 2 godziny z haczykiem lotu. Warunki w samolocie, jak to w samolocie, niewygodnie, ale jesteśmy na miejscu. Od godziny 8.30 jesteśmy już na miejscu w naszym hotelu. Podróż z lotniska do hotelu trwała około 1,5 godziny. Hotel naprawdę bardzo ładny i powiem wam, że pierwsze wrażenie zrobił na mnie niesamowite. Nie takie myślenie miałem o Turcji, a naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Mija nam pierwszy dzień w hotelu Hydros Club w Kemer w Turcji. Ogólnie mieliśmy w tym roku lecieć na Cypr, ale trochę obudziliśmy się za późno, żeby zorganizować wycieczkę na własną rękę, bo loty były już strasznie drogie, a przez biura podróży, hotele, które oferowały biura podróży, nie satysfakcjonowały nas i w ostatniej chwili 9 października wybraliśmy Turcję i wylądowaliśmy właśnie w Hydros Club. Jeżeli jesteście na tym kanale trochę dłużej niż od wczoraj, to pewnie wiecie, że rękami i nogami zapierałem się od wycieczek all inclusive z biura podróży. A w tym roku wylądowałem na wycieczce z biura podróży i to jeszcze all inclusive. Dlaczego? Myślę, że na podsumowanie przyjdzie czas na koniec tej wycieczki, ale po pierwszym dniu jestem zadowolony, a zdecydowałem się na to ze względu na podróż z dzieckiem. I szczerze, pierwszy dzień, jak i pobyt tutaj w Turcji zaskoczył mnie. Nie tak wyobrażałem sobie Turcję, nie takie miałem wyobrażenie o tym kraju, gdzie znajomi latali do tego kraju i miałem takie przeświadczenie, że tutaj jest trochę inaczej. To naprawdę po pierwszym dniu mogę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, ale jak powiedziałem, na podsumowanie przyjdzie czas za 7 dni. Tak więc oglądajcie do końca, na pewno będzie to rzetelne podsumowanie Turcji. A jeżeli mogę was na starcie jakoś przekonać do tego, że Turcja pozytywnie zaskoczyła, to mogę wam powiedzieć, że na nas przyjazd wskrzeszono Michaela Jacksona. Byłem na jego koncercie. Niesamowite wrażenie. Dzień drugi w Kemer. Dzisiaj mieliśmy dzień wypuszczenia się poza hotel. Odwiedziliśmy miasteczko. Bardzo przyjemne, zrobiliśmy jakieś tam małe zakupy, pamiątki dla najbliższych. No i skończyliśmy ten dzień później na hotelu. Ogólnie miasteczko zaskoczyło nas pozytywnie, bardzo ładne, malownicze. Tutaj macie jakieś tam zdjęcia ze spaceru. No i resztę dnia spędziliśmy w hotelu. Jedyne co mogę dodać, to pamiętajcie, targujcie się z Turkami, bo oni ceny tak zawyżają, że to masakra. Lepiej warto się targować, niż później być nie było zaskoczonym przy kasie. A więc pamiętajcie, targujcie się z Turkiem. Trzeci dzień w Hydros Club w Kemer trwa. Dzisiaj chillujemy bombę przy hotelowym basenie, a niedaleko mamy zejście do morza, tak więc dzisiaj dzień pełen relaksu i chillowania bomby. Po to tutaj przyjechaliśmy w sumie, żeby wypocząć, więc dzisiaj dzień pełnego wypoczynku. Dzień piąty dzisiaj za nami, trochę wieczny dzień. Spędziliśmy poranek przy basenie, jednak później postanowiliśmy wrócić ponownie na miasto. No jakoś tak dzień zleciał, ale naprawdę dzisiaj chyba najbardziej wiecznie w ciągu całego naszego pobytu, ale mimo wszystko tego, że było wiecznie, to i tak było bardzo gorąco, więc nie zdraża nas ta pogoda, bo na mieście jak byliśmy, to w ogóle nie wiało. Po prostu przy basenie i na morzu było nieprzyjemnie. Ale tak, dzień na plus. Dzisiaj mija już piąty dzień naszej tureckiej przygody. Dzisiejszy dzień, czyli środę, naprawdę wolno tutaj płynie czas i gubią mi się dni. Dzisiaj mamy środę, która już powoli się kończy. Spędziliśmy na basenie oraz nad morzem. I powiem wam, odważyłem się wejść do morza. Myślałem, że będzie to trudniejsze. Jednak zanurzyłem się w morzu i jestem bardzo zadowolony.
bo do basenu nie wszedłem, a basen ma 19 stopni. Nie wiem ile ma morze, ale jakoś może bardziej mnie przekonało. Ta słona woda, która tam jest i te fale, które dzisiaj były. Naprawdę dzisiaj pogoda całkowicie inna niż wczoraj. Fajnie było pochillować cały dzień na basenie. Ja już czuję, że mam skórę zjaraną na całym ciele. Nie lubię opalania, ale po to jest urlop, żeby trochę też skóra mogła podpoczywać, się opalić i nabrać jakiegoś brązu na nasze późne listopadowe dni, które będą nas czekały już za parę dni w Polsce. Tak więc uważam, że dzisiaj dzień bardzo spoko, a jutro pewnie dzień podobny. Codziennie wieczorem chodzimy również do pana, który lokalnie sprzedaje sok ze świeżo wyciskanych granatów. Sok ten jest naprawdę przepyszny. Co ciekawe, pan powiedział nam, że nie obsługuje ruskich. A ile w tym prawdy? Tego nie wiem, ale jakaś tam karteczka po rusku jest napisana. Polecam takich lokalnych przedsiębiorców, jeżeli jesteście gdzieś na wakacjach, bo naprawdę ci ludzie z tego żyją. Ja tu polecę profil tego pana na Instagramie, a on zostawił sobie na stałe moją wlepkę do promocji mojego kanału. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądasz, gościu. Szósty dzień spędzamy również przy basenie. Jak ci się ona podoba w Turcji? Fajnie jest, nie? Cieplutko, woda ciepła, czy zimna? Trochę ciepła, trochę zimna. Ale dzisiaj również szylujemy bombę przy hotelowym basenie. Ogólnie nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na to, że lato jest za długie w Polsce. Powiem wam, że jak dla mnie to mogłoby trwać tak jak tutaj do listopada. 24 stopnie dzisiaj, przyjemnie. Krótki rękawek, cieplutko, dużo słoneczka. Można położyć się przy basenie na plaży i naprawdę fajnie wychillować. My Polacy mamy za mało słońca i dlatego chodzimy tacy naburmuszeni. Przygotowałem dla was jakieś tam materiały na shorts i teraz idę po prostu dalej delektować się wakacjami. Dzień siódmy spędzamy znowu przy hotelowym basenie. Dalej nie wszedłem do wody cały, chociaż byłem dzisiaj po kolana w brodziku z Olą. Ogólnie teraz idziemy na obiad. Później idziemy po pamiątki, których nam brakuje i jakoś ten dzień nam minie. Póki co jest przyjemnie i naprawdę te wakacje są po to, żeby odpocząć w pełni. I naprawdę czuję się, że jutro wsiadając do samolotu będę wypoczęty w pełni. Ostatni relaks z nami. Poleżeliśmy sobie trochę przy basenie. Teraz mamy tutaj godzinę w pół do piątej. Będziemy udawać się zaraz na zakupy. Ostatni zakup, ale jeszcze idziemy sobie zagrać partyjkę w darta. Taka tutaj animacja jest zawsze na wieczór. Zdjęmy sobie zagrać meczyk, a potem na miasto. Powoli siódmy dzień dobiega końca i powiem wam, ten czas tutaj leciał bardzo powoli. Bardzo wypocząłem, czuję się wypoczęty jak nigdy dotąd. Naprawdę pełen chilla, od tego było mi trzeba. I ten wyjazd naprawdę mogę uznać za udany, ale na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, kiedy wylądujemy w Polsce. Usiądę na spokojnie i wszystko wam podsumuję. Morze dzisiaj spokojniutkie, nawet żadnej fali nie ma na morzu. Naprawdę, aż szkoda się nie wykąpać, ale jest za późno, już rzeczy kąpielowe spakowane do walizki, więc no szkoda. Przy większych falach wchodziłem do morza, a teraz byłaby znakomita okazja, bo naprawdę spokojnie to wygląda i fajnie. Jeszcze jedna sprawa, moi drodzy widzowie. Tutaj jest pełno kotów i ja w lampach, które tutaj są na chodniku, wszędzie, widzę koty. Czy wy też to widzicie? Czy tylko mi te lampy przypominają kota z uszami? Moja żona mówi, że mam zrycie. Ale według mnie to są lampy, które imitują kocie uszy. Masz, kurczę, tutaj kota, a tu jego uszy. Czy tak nie jest? No i popatrzcie, czy to nie wygląda jak kot? Dla mnie to jest ewidentnie głowa kota. No tu może tak nie wygląda, ale te dalsze lampy, ewidentnie głowa kota. Dzień ósmy, dzień pożegnania się z Kemer. Za godzinę mamy transfer lotniskowy. Za godzinę również musimy opuścić pokój, więc czas szybkiego dopakowania bagaży i ucieczka na lotnisko.
Jesteśmy już w Polsce i czas podsumować tegoroczny wyjazd. Pierwszy raz w Turcji i naprawdę mogę powiedzieć, że był to pozytywny wyjazd, masa fajnych wspomnień i pozytywne wrażenia. Zdecydowaliśmy się polecić w tym roku przez biuro podróży. Kierunek, który mieliśmy obrany w głowie, był to Cypr. Jednak zbyt późno przystąpiliśmy do realizacji tego wyjazdu. Ceny wyjazdu na Cypr na początku października były zbyt drogie. Padło na Turcję, której bardzo nie chcieliśmy, nie wiem dlaczego. Na własną rękę myślę, że koszty byłyby podobne, bo cały wyjazd zaczęliśmy ogarniać w pierwszym tygodniu października, co było już zbyt późnym terminem. Przeglądałem oferty różnych biur podróży. Ostatecznie skorzystaliśmy z oferty TUI, czego w ogóle nie żałuję. A panią Klaudię z lubińskiego biura TUI mogę serdecznie polecić, bo naprawdę obsługa klienta na najwyższym poziomie. Hotel, który wybraliśmy, okazał się rewelacyjny na taki odpoczynek, jaki chcieliśmy. Nie był to hotel typu moloch, a pokoje gościnne były w tak zwanym bungalowie. W samym hotelu mieliśmy masę atrakcji. Bary, 4 restauracje, siłownia, spa, sauna, zjeżdżalnie, leżaki, baseny i dostęp do morza. Na terenie hotelu mamy boisko do koszkówki, do tenisa, do piłki nożnej. Sprzęt jest do wypożyczenia, więc gitarka i wszystko w cenie. To jedno boisko, mamy do kosza, tam w stół jest do nogi, do tenisa, a tu kolejne boiska. Tutaj. Tak więc rozrywki jest co niemiara, jeżeli by chciało się skorzystać. My tak serio przez 7 dni ani razu nie skorzystaliśmy z boisk, ale gdyby kogoś to interesowało, to jest na miejscu. Na terenie ośrodka mamy spa, który jest dodatkowo płatny, ale jest sauna w cenie. Jest pełno leżaków. 2 duże baseny i 2 brodziki dla dzieci. Więc basenów jest sporo, leżaków i parasoli również. Ponadto centralnie w budynku na skraju jest siłownia, z której również można korzystać. Po prawej stronie widzicie brodzik, po lewej stronie duży basen. Niżej stoły do ping-ponga również są. Na rozrywkę naprawdę nie ma co tutaj narzekać, bo jest tutaj wszystko. A dodatkowo 2 zjeżdżalnie, jedna bezpośrednia prosto do wody, a druga zakręcona, jakiś zakrętas do wody. Naprawdę super to wygląda. W pierwszej linii brzegowej również pawilony do wynajęcia. Jest ich parę, cena od 50 euro. To jest serce całego ośrodka, główny bar. Było też sporo animacji, z których mogliśmy korzystać. Były wieczory z muzyką czy z występami artystów. Była również dyskoteka. I było także wiele innych rzeczy, o których już teraz za bardzo nie pamiętam. A samo jedzenie w hotelu było rewelacyjne. Każdy znalazł tam coś dla siebie. I nie było monotonii. Miasto, w którym byliśmy, również było fajne, bo można było wyjść poza hotel i trochę pospacerować. Pogoda przez cały wyjazd nam dopisała. Spędziliśmy urlop tak, jak chcieliśmy. Naładowaliśmy baterie i wypoczęliśmy w pełni. Serdecznie mogę polecić Hydros Club jako miejsce odpoczynku. Z wycieczek fakultatywnych nie korzystaliśmy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby. Powtórzę raz jeszcze, pojechaliśmy tam odpocząć i naładować baterie. A naszej Oli wystarczył mały basen i koty. Wyjazd udany w 100%. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału i wpadaj tu częściej. Do zobaczenia, cześć!